Niemcy w ruinie! Łukaszenka nie odpuszcza. Glovo i Uber Eats na celowniku Łokiku. A na koniec zakaz Halloween w szkole. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam Państwa bardzo serdecznie. Zanim zaczniemy, ostatni temat na pewno Was nieco, nie wiem, może niektórych zaniepokoił, może niektórych po prostu zadziwił lub rozśmieszył, ale tak, to jest niestety prawda. Jak się okazuje, ta ustawa, która weszła w zeszłym roku jako taki chyba żart, żeby zakazać całkowicie obchodzenia Halloween w Polsce, teraz została odrzucona teoretycznie, ale Czarnek już zmierza w tym kierunku, żeby faktycznie zakazać Halloween przynajmniej w szkołach, żeby wesprzeć siłą jakieś polskie tradycje, odchodząc całkowicie od tego, jakie są światowe trendy. Nie próbuje się przekonać dzieci do tego, że nasze też może być fajne, tylko chce się zakazać tego, co jest zachodnie i zmusić do obchodzenia tego, co jest polskie, co jest oczywiście w oczywisty sposób bardzo niebezpieczne z tego względu, że chociażby dzieci, kiedy się im zakazuje czegoś, generalnie ludzie, kiedy się im zakazuje, mają dużo większą potrzebę korzystania z tego. Jest to oczywista oczywistość, a próba zachęcenia, pokazania, że nasze też może być w porządku, jest zupełnie czymś innym. I tak też próbują robić niektóre chociażby kościoły i organizacje kościelne i to jest fajne. O tym pogadamy sobie jutro, ale najpierw chciałbym Was poinformować, że godzinę temu zrobiliśmy sondę uliczną, weszła na nasz kanał Co Mówią, jak co piątek o 17 zresztą, gdzie zapytaliśmy Polaków właśnie o to, czy są za Halloween, czy świętują Halloween w każdym roku, jak to robią, czy może są całkowicie przeciwni temu, nie świętują i w ogóle czy chcieliby tego zakazać. Jak się okazuje, odpowiedzi jak na Warszawę znowu nas zadziwiły, bo spodziewaliśmy się raczej tego, co pewnie większość z Was, że w Warszawie większość osób będzie totalnie za i wszyscy Halloween obchodzą. Jak się okazało, praktycznie nikt. Były oczywiście osoby, które obchodzą, ale to była mniejszość. To nas serio zadziwiło, że więcej osób po prostu woli pójść sobie na groby, pokontemplować w tym czasie, niż jakoś hucznie obchodzić ten dzień. Zresztą sami zobaczcie fragment. A dlaczego nie? No bo to nie jest nasze święto, tylko bardziej ale fajne amerykańskie takie święto. No tak, ale my jesteśmy w Polsce, nie w Ameryce. Póki pan jeszcze żyje, to może pan się trochę pobawić, nie? Szczególnie podczas święta zmarłych, no czy tam Halloween. No nie jest to dla mnie, to ja już jestem głęboko po 70. No i co, jak zaciekawieni, to koniecznie klikajcie tutaj, bo sonda jest naprawdę, myślę, że ciekawa, jest na czasie. No i fajnie, jakbyście wsparli nas tym kliknięciem, a ostatnio wyświetlenia znowu skaczą na kanale Co Mówią, są bardzo fajne, za co jestem Wam cholernie wdzięczny, a robimy te sondy dla Was, to jest kanał dla Was zrobiony i to Wy decydujecie o tym, jaki tam content będzie się pojawiał. Także jeżeli chcesz wesprzeć gdzieś naszą pracę, klikaj koniecznie, odłóż sobie na kolejną zakładkę, linki masz też w opisie i przypiętym komentarzu, no i zasubskrybuj kanał Co Mówią. Tam też możesz się wypowiedzieć, jeśli chodzi o Halloween. Co sądzisz o wypowiedziach ludzi? No i jak ty obchodzisz to święto? Ten raczej dzień, ten dzień imprezowy, który przyszedł do nas ze Stanów. No i okej, co? Ja już może nie będę przynudzał, do tego tematu pewnie jeszcze wrócimy w trakcie odcinka, a teraz lecimy już z pierwszym tematem, takim już głównym. Willkommen zurück hier bei uns bei Welt. Ja, das haben wir vor wenigen Minuten als Eilmeldung bekommen. Erstmals seit 13 Jahren hat die Inflation in Deutschland wieder die 3%-Marke. Według wstępnych szacunków niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego wskaźniki cen konsumpcyjnych w październiku są o 4,5% wyższe niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. Ostatni raz inflację na tym poziomie odnotowano w październiku 1993. Koszty energii wskazuje się jako najważniejszy czynnik wzrostu cen. W porównaniu z wrześniem ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,5%. We wrześniu inflacja w Niemczech po raz pierwszy od wielu lat przekroczyła granicę 4% i wyniosła 4,1%. Eksperci spodziewają się, że do końca roku inflacja może wzrosnąć do około 5%. Największym czynnikiem wzrostu cen w bieżącym miesiącu była ponownie energia. Kosztowała ona w październiku o 18,6% więcej niż wcześniej. Ceny żywności wzrosły o 4,4%.
4, usługi o 2,4, w tym czynsze mieszkaniowe o 1,4%. Dalszy wzrost cen energii prawdopodobnie spowoduje, że w listopadzie inflacja po raz kolejny silnie wzrośnie, komentuje cytowany przez telewizję ARD ekspert Commerzbanku Marco Wagner. Od początku przyszłego roku inflacja będzie jednak prawdopodobnie znów wyraźnie niższa, a w ciągu roku ulegnie dalszemu osłabieniu, dodaje. Die EZB hat ja sich ein neues Ziel gesetzt, das heißt jetzt glatter 2%. No i wiecie, choć 4,5% proporcjonalnie jest wskaźnikiem niższym niż w Polsce, bo w Polsce właśnie przekroczono 6,1, co jest historycznym momentem w Polsce od 2001, nie od 93 jak w Niemczech, ale od 2001, tylko trzeba też zwrócić uwagę na to, od kiedy my jesteśmy takim państwem demokratycznym zachodnim. Na początku borykaliśmy się z licznymi kryzysami, no ale jakby nie było, jest to wskaźnik niby, że proporcjonalnie niższy niż w Polsce, to jednak trzeba też brać pod uwagę czynnik kwotowy, bo tam już, wbrew temu jaka jest obiegowa opinia w niektórych kręgach, że w Niemczech w ogóle tańsze zakupy się robi i tak dalej, no guzik prawda, tam koszty życia znacznie przewyższają te polskie, począwszy od zakupów takich spożywczych jak mięso, no mięso jest tam przynajmniej dwukrotnie droższe niż w Polsce, no i te 4,5% to jest tak jak u nas kwotowo o 9% by wzrosło. Paliwo tam też od zawsze jest droższe i tak jak teraz rząd walczy o to, żeby PR-owo jakoś się sprzedawać w ten sposób, że obniżają poniżej tej psychologicznej bariery 6 zł ceny średnie paliwa przez to, że Orlen zaczyna nie zarabiać i Lotos zaczyna zarabiać znacznie mniej niż mógłby zarabiać, gdyby te ceny wzrosły, to jednak ta psychologiczna bariera 6 zł by została przełamana u niektórych, gdzie tak naprawdę no co za różnica, czy zapłacicie 5,99 czy 6 zł i 1 grosz. No praktycznie żadna, ale jednak tak psychologicznie jak się na to patrzy i widzi się 6 na początku, no to to już robi bardzo dużą różnicę. Podobnie jest przykładowo z cenami w sklepach. Jak widzicie, że coś jest za 5,99, to chętniej kupicie niż za 6,01. Wiele osób, które totalnie są ignorantami ekonomicznymi, a jest takich sporo i to nawet w moim bliskim otoczeniu, z mojej rodziny, jak widzą cenę 5,99, to mówią, że i ja się ich pytam, a po ile to było, to mówią, no po 5. No i tak jest. No i tak to właśnie działa. Ale mamy właśnie te mięsa, mamy paliwo, ale mamy też mieszkania, które są naprawdę cholernie drogie w Niemczech, no i tam wzrost o ten 1,4, jeśli chodzi o wynajem, to też jest kolosalna różnica, bo 1,4 w całym budżecie na mieszkaniu to jest znacznie, znacznie więcej. To może być nawet kilkanaście procent, bo na mieszkanie wydaje się więcej niż na rzeczy pierwszej potrzeby. Więc tak naprawdę Niemcy są naprawdę w kolei w cholernej dupie i dopiero teraz wyciekają takie informacje. Do tego trzeba dołożyć jeszcze galopującą inflację, bo przecież to miesiąc do miesiąca aż o 0,5%. To nie jest tak, że teraz nagle się okazuje, że inflacja tak regularnie w całym roku była taka. Nie, do tej pory rosła ona znacznie wolniej i teraz nagle są takie skokowe wzrosty i to aż o 0,5% w ciągu jednego miesiąca. To jest sporo. W skali roku, jeśli ten trend by się utrzymywał, no to w punktach procentowych dałoby to co najmniej 6% do końca roku. A tak jak jest w Polsce, jeżeli nie ogarniałem do końca, jak jest w Niemczech to zorganizowane, ale przykładowo w Polsce mamy tak, że jeśli przekroczymy próg 5%, a już przekroczyliśmy 6%, tylko to musi być całoroczny, prawdopodobnie go przekroczymy, to minimalna krajowa, przynajmniej w Polsce, wzrasta 2 razy w ciągu roku, czyli wzrośnie nam teraz do tych 3010 zł oraz pod koniec czerwca, chyba tak, jakoś tak, na przełomie czerwca i lipca musi wzrosnąć kolejny raz, a ustawowo nie można zwiększać minimalnej krajowej mniej niż 100 zł, więc będzie co najmniej 3110 zł. Na pewno związki zawodowe znowu wyjdą, będą krzyczały, no i rząd da z 200, co jest już naprawdę mocno niepokojące, bo mamy totalnie wypłaszczone zarobki. No ale jak widać, Niemcy zmierzają w podobnym kierunku. No i oczywiście nam będą cały czas wmawiać, że to Brexit spowodował tak wielki kryzys w Wielkiej Brytanii, że niepotrzebnie uciekali z Unii Europejskiej, teraz mają za swoje, no ale jak widać, kryzys dotyka wszystkie kraje zachodnie, tak zwane zachodnie, no bo teraz jest naprawdę słabo.
No ale cóż, zobaczymy jak tam Niemcy sobie poradzą. Tym gorzej, że faktycznie Niemcy opierają taką swoją podstawę gospodarki w dużej mierze na imigrantach, chociażby z Polski czy z Turcji, a jak się okazuje, no teraz w obecnych czasach ta imigracja jest bardzo, bardzo ograniczona. No i dlatego właśnie Niemcy chcą zakończyć stan epidemii, no bo właśnie mają problem gospodarczy. Szkoda, że i Polska nie idzie w tym kierunku. A propos Polski, zobaczmy co tam na naszej granicy. Landy musiały płacić bardzo duże pieniądze na to, żeby Polakom znaleźć miejsca nocowania, tym Polakom, którzy codziennie wcześniej dojeżdżali. Aleksander Łukaszenka oświadczył, że Polska umieszcza przy granicy czołgi Leopard w celu walki z nielegalną migracją, nazywając te działania kolejnym pretekstem, by przybliżyć wojska do granic Białorusi. My to wciąż widzimy i oczywiście będziemy bardzo zdecydowanie reagować. Jeszcze trochę poczekamy, uprzedzimy ich, a potem mamy co przemieścić bliżej granicy i u nas, tym bardziej u Rosji, oświadczył Łukaszenka w czwartek podczas spotkania z rosyjskim prokuratorem generalnym Igorem Krasnowem. Będziemy reagować brutalnie, nie zważając na jakąkolwiek krytykę z ich strony, dodał Łukaszenka. Z nielegalną migracją Polacy będą walczyć przy pomocy czołgów Leopard, mówił szef białoruskiego rządu. Ocenił, że to po prostu kolejny pretekst, by przybliżyć wojska bliżej białoruskich granic, granic państwa związkowego. W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Obrony RP poinformowało o ćwiczeniach wojskowych. Minister obrony Mariusz Błaszczak napisał w piątek na Twitterze, że w ramach szkolenia z zachodniej Polski w rejon Białej Podlaskiej z 10 BK Punk przemieszcza się 700 żołnierzy wraz ze sprzętem. Doskonalimy mobilność i szybkie dostosowanie się do sytuacji. Dbamy o bezpieczeństwo Polaków, napisał szef MON. Łukaszenka komentował sprawę polskich czołgów we wtorek. Jura, pilnuj, co oni tam robią za granicą. W porę informuj. To straszni niegodziwcy. Boję się, by nie rozpętali nam tu wojenki, oświadczył Łukaszenka, zwracając się podczas wizyty w Lidze do Juryja Karajeła, byłego szefa MSW, a obecnie inspektora obwodu grodzieńskiego graniczącego z Polską. Z kolei telewizja państwowa Białoruś 1 poinformowała we wtorek w reportażu, że pod Białą Podlaską ma być wkrótce rozmieszczony batalion czołgowy złożony z 700 żołnierzy i 58 jednostek sprzętu. Autor reportażu twierdził również, że Polska rozmieszcza dywizję na granicy z Białorusią i wspomniał o planach polskiego MON wysłania na granicę dodatkowych 2,5 tysięcy żołnierzy. Pomoc w zwalczaniu tej nielegalnej imigracji z tego względu. Co ciekawe, polskie MON nawet temu nie zaprzecza. Ministerstwo Obrony w Warszawie zapowiedziało, że siły te mają wzmocnić ochronę granicy, którą masowo próbują nielegalnie przekraczać migranci z terytorium Białorusi przy wsparciu strony białoruskiej. Mówi wam to coś? Może powiedzmy zupełnie ten sam cytat, ale z drugiej strony. Ministerstwo Obrony Białorusi w Mińsku zapowiedziało, że siły te mają wzmocnić ochronę granicy, którą próbują nielegalnie przekraczać migranci z terytorium Polski, czy wojsko z terytorium Polski przy wsparciu strony polskiego rządu. Mówi wam to coś? To jest dosłownie to samo stwierdzenie, jakie mówi strona Łukaszenki o Polsce. My cały czas napinamy ten konflikt, zaogniamy go i serio może już niedługo dojść do czegoś poważnego. Czyli każdy mówi swoje, każdy sugeruje, że to ci drudzy są winni i dlatego musimy się zbroić i bez wątpienia wszystko to zmierza ku konfliktowi zbrojnemu. Przecież coraz więcej prowokacji mamy. Ostatnio był jakiś wybuch, który rzekomo był spowodowanym przez jakiś tam nadmiar gazu w jednym miejscu. No tylko czy na pewno tak było? Bo przecież nawet media tam nie mogą wkroczyć i nie jesteśmy w stanie totalnie niczego zweryfikować. Więc kto wie, czy to przypadkiem nie była kolejna jakaś prowokacja, a oni teraz w bardzo łatwy sposób mogą to wymiatać pod dywan. A po co im tam czołgi? Po co im aż tyle wojska? Jak wygląda realnie ta sytuacja? Niestety nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć przynajmniej do końca roku, bo do końca roku trwa tam stan wyjątkowy i później przynajmniej w teorii nie będzie można go
już przedłużać, bo można tylko jednokrotnie przedłużyć maksymalnie o 60 dni, co musi zaakceptować prezydent. No i Andrzej Duda to zrobił. Później jak będzie? No cóż, ja wam powiem jak będzie. Jak będą chcieli, to i tak to zrobią nawet wbrew konstytucji, bo po pierwsze mają w dupie konstytucję, żebym tak się chronią tym Trybunałem Konstytucyjnym, ale po drugie przecież już to robili. Przecież dopiero teraz mamy kolejną falę korona wiadomo czego, nie? No i wystarczy, że zabronią, że w tamtym rejonie zrobią czarną strefę i nie będzie można też w ogóle tam wchodzić i koniec. No i też dlatego między innymi w tym przypadku mogą aż tak zaogniać te wszystkie nastroje strachliwe wobec wiadomo jakiego wirusa. No i okej, my mamy NATO, mamy Unię Europejską, ale Łukaszenka ma Putina, który w ostatnim czasie radzi sobie coraz lepiej, natomiast NATO i Unia Europejska mają poważne problemy, tym bardziej, że jest to zauważalne właśnie na granicy, bo przecież czy widzieliście, żeby chociaż chcieli nam pomóc? Nie ma absolutnie żadnej inicjatywy, nawet gospodarczej, już nie mówiąc o militarnej, zarówno za zasieki, jak i potencjalny mur, który chcemy zbudować, zapłacić mamy my, a bronimy przecież trzech granic. To nie jest tylko granica polska, to jest granica polska, granica Unii Europejskiej i granica NATO. Dlaczego tylko my ponosimy odpowiedzialność? No i właśnie, a Putin w tym samym czasie naprawdę się wzmacnia i to nie tylko Putin, jeszcze Chiny, a wiadomo, że Białoruś bardzo jest bardzo bliskim sojusznikiem Rosji, a Rosja jest bardzo bliskim sojusznikiem Chin. Kto w takim ewentualnym konflikcie przy wsparciu, nawet takim niejednoznacznym, nawet takim nieoficjalnym, ma większe szanse? Ciężko tutaj mówić o tym jednoznacznie, aczkolwiek warto pamiętać o tym, że Unia Europejska ma cholerne problemy gospodarcze, kryzys jest w praktycznie każdym kraju, a Stany Zjednoczone zbliżają się wręcz ku upadkowi, powinny zbankrutować tydzień temu, ale uratowali się jakąś kreatywną księgowością. Rosja i Chiny takich problemów nie mają. Następny temat. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyjrzy się funkcjonowaniu aplikacji służących do zamawiania jedzenia Glovo i Uber Eats. Prezes UOKiK w postępowaniach sprawdzi zasady, na jakich działają aplikacje do zamawiania jedzenia firm Glovo oraz Uber Eats, poinformował UOKiK w komunikacie prasowym. Jak podano, ze skarg wynika m.in., że przedsiębiorcy mają problemy z rozliczaniem zamówień, konsumenci nie dostają niezwłocznie zwrotu nadpłaty czy pieniędzy za niezrealizowane zamówienie. Do UOKiKu docierały skargi konsumentów na nieprawidłowości przy zamawianiu jedzenia i produktów spożywczych za pomocą popularnych aplikacji. Konsumenci wskazywali, że na przykład płacili za zamówienie wyższą cenę niż ta, o której byli informowani przed złożeniem zamówienia. Skargi dotyczyły także rozliczania się przedsiębiorców za niezrealizowane zamówienie. Napisano w komunikacie. Prezes UOKiK Tomasz Chrustny wszczął postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów wobec Glovo oraz postępowanie wyjaśniające wobec spółki Uber Eats, dodano. Postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów może zakończyć się nałożeniem kary do 10% obrotu. Dlatego uważnie przyglądamy się praktykom stosowanym przez aplikacje, a także monitorujemy skargi konsumentów. A jaka to kwota? No cóż, jeśli chodzi o całą Europę, to dość spora, bo 25 miliardów dolarów. Tyle w ciągu najbliższych 4 lat może być warty rynek dowozu posiłków w Europie. Jaka część jest w Polsce z tego? Nie mam zielonego pojęcia, bo te statystyki akurat nie są prowadzone, aczkolwiek od razu mogę wam powiedzieć jedno, że w Polsce chociażby ten Uber jest bardzo, bardzo powszechny. Nie jest tylko w największych aglomeracjach, jest również i w mniejszych miastach. Ze spokojem z Warszawy dojedziecie sobie do tego Nowego Dworu Mazowieckiego, czy jak to się tam nazywa, 40 km stąd i stamtąd wrócicie. Na Zegrze pojedziecie sobie Uberem i na Zegrzu możecie sobie jeszcze w dodatku śmigać Uberkiem pomiędzy tymi miejscowościami, które tam są. A to jest małe miasteczko, a te miasteczka obok są jeszcze dużo mniejsze. Jak zdawałem tam właśnie na patent, to w ostatni weekend na patent żeglarski i motorówkowy na Zegrzu właśnie, to tam sobie zrobiliśmy w ostatni weekend 10 km od Zegrza imprezkę, no i dojeżdżaliśmy tam właśnie Uberami i one tam normalnie są. Kiedy w Niemczech, przykładowo w Saksonii, praktycznie Uber nie funkcjonuje, nawet w Dreźnie, które jest naprawdę potężnym miastem. Więc u nas ten rynek jest dużo bardziej rozwinięty. Na pewno jest tańszy i jednostkowo za takie dowiezienie posiłku, za jakieś prowizje płaci się na pewno mniej,
ale jest to dużo bardziej pokaźne. Już zdążyli nas totalnie zmonopolizować amerykańscy monopoliści z branży właśnie takiej nowych technologii. Więc jaka to będzie część w Polsce? No przynajmniej miliarda dolarów, a jeśli chodzi o karę, która może być 10%, no to wynosi to już bardzo sporą sumkę, bo chodzi tu tylko o przychody, a nie o dochód. No i co? Co ciekawe, te skargi dotyczą nieodpowiedniego traktowania konsumenta, a jak dotąd z moich przynajmniej doświadczeń wynika, że o klienta to te aplikacje dbają. Zapewne zawsze tak jest, że jeżeli dba się o jakąś jedną stronę interesu, czyli przykładowo o tego klienta, tak robi na przykład Allegro, to o tą drugą stronę nie dba się wcale. Wiecie, o co chodzi, nie? Nawet tak jest właśnie na Allegro, że klientom się wchodzi w przysłowiowy tyłek, że jeżeli chcą coś zwrócić, no to zwracają, jeżeli chcą oskarżyć o coś sprzedawcę. Doszło w ogóle do tego, że sprzedawcy muszą sobie organizować osobny budżet na przeprosiny klientów, a klienci mogą sobie robić tam co chcą. No i tak samo jest na Uberze i na Bolcie. Z Glovo akurat nie korzystałem, ale czasami zamawiałem coś z Ubera i z Bolta, jeśli chodzi o jedzenie, czy jeśli chodzi o transport. No i zawsze jak składam tam reklamację, to te aplikacje nawet tego nie rozpoznają. To jest tak, że tylko wypełniam tam taką ankietę i od razu zwracają mi kasę. I domyślam się, że jest takie coś kosztem właśnie tych, którzy dostarczają takie usługi. No ale sam mogę podać też parę skarg takich konsumencko-firmowych. Bo przykładowo, czym właśnie nie interesuje się UOKiK ani Skarbówka, przynajmniej jak na razie, ale myślę, że będzie z tego bardzo duża afera, no to przynajmniej tak było, bo już od dłuższego czasu nie zamawiam sam to jedzenia, przeszedłem na dietę ketogeniczną, gotuję sobie sam, bo na keto wystarczy dwa posiłki dziennie, jest okej. No to mamy, to tam często są takie promocje 30% na całe menu. No i jak braliście z tych promocji, to płaciliście te minus 30%, a paragon wam przychodził po pierwsze nie z Ubera, a płaciliście Uberowi, to jeszcze nie był pomniejszony o tę kwotę. Co jest już taką totalną, jak dla mnie w ogóle bezsensowną, ale jednak działaniem zupełnie pozaprawnym, jeśli chodzi o podatki. I tak robili wszyscy, tak robili dosłownie wszyscy klienci Uber Eatsa czy Bolt Fooda. I z tego może być totalna afera, a jak na razie widać doczepiają się do czegoś innego, więc jeszcze ten temat może wybuchnąć. W każdym razie dobrze, że jakoś Polska chce regulować ten rynek, że UOKiK się temu przygląda, no bo zawsze to tak jest, jak wchodzi jakaś nowa usługa, coś zupełnie innowacyjnego na rynek, no to wtedy mamy z tym problem. Właśnie taki, że to jeszcze nie jest uregulowane prawnie i nie wiadomo za bardzo, jak do tego podejść, więc muszą wreszcie jakoś to skontrolować. No cienko, jakby to się kończyło aż tak wysokimi karami, bo no jednak to Polska troszeczkę spóźniła się z legislacją w stosunku do tego, co jest w innych krajach już bardzo powszechne, aczkolwiek 10% i tak nigdy nikomu nie dają, chyba że jakiś przedsiębiorca mówi, że deklaruje od razu, że nie będzie w ogóle egzekwować tego, co UOKiK wnosi, żeby coś zmienili, no i wtedy te 10% mogą być, ale jest to dalej problem z bardzo dużą monopolizacją. Tak jak na wstępie mówiłem, że do Polski sobie te firmy wchodzą, inwestują tutaj dużo mniej niż gdzieś indziej ze względu na to, że mamy niższe koszty, a dzięki temu mogą zaorać nasz cały rynek i wtedy polskie odpowiedniki nawet powstawać nie mogą. No cóż, takie życie. Być może jeżeli inne kraje wejdą do Unii Europejskiej, te biedniejsze, a już się do tego szykują, a my pozostaniemy w ogóle w tej Unii, no to też będziemy mogli sobie w ten sposób monopolizować biedniejsze rynki, no bo też na tym trochę to polega. A teraz co? Ciekawostka dnia. A nie uważasz, że to jest takie trochę kretyńskie, to malowanie się takie? Za nie wiadomo kogo? W sensie, no wyglądam, jestem młodzieżą, to wiem, że... Włosy masz takie, wiesz, specyficzne. No. Raz w roku można, co? Gazeta Wyborcza informuje o tym, że Małopolska kurator Barbara Nowak zainterweniowała w jednej z krakowskich szkół w sprawie imprezy halloweenowej. Jak się łatwo domyślić, skutkiem interwencji było odwołanie zabawy dla uczniów. Co małopolskiemu kuratorium oświaty przeszkadza w Halloween? No, łatwo się domyślić. Halloween nie jest elementem polskiej tradycji. Wciąż pozostaje przywleczoną zza oceanu ciekawostką. Dla dzieci to okazja do przebierania się za różnorodne postacie i do zabawy.
sprawy. Dla kościoła to niemalże okultystyczna inicjacja. Nic więc dziwnego, że środowiska konserwatywne walczą w Polsce z tym świętem jak tylko mogą. Niektórzy radykałowie postulują nawet prawny zakaz Halloween. O kolejnym przykładzie informuje Gazeta Wyborcza. Według jej relacji w krakowskiej szkole podstawowej numer 34 na godzinie wychowawczej miała się odbyć zabawa z okazji Halloween dla uczniów. Zorganizowała ją trójka klasowa, zgodę wyraziła także dyrekcja szkoły. Niestety impreza nie spodobała się jednemu z rodziców, który postanowił o sprawie donieść organowi nadzoru. Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, bo któż by inny, zainterweniowała. Impreza halloweenowa została odwołana, wychowawczyni o sprawie poinformowała rodziców. Szanowni Państwo, w związku z interwencją ze strony kuratorium oświaty spowodowaną telefonem jednego z rodziców nie odbędzie się klasowy Halloween. Przekażę te informacje rodzicom na dzisiejszej lekcji. Zarówno sama szkoła, jak i małopolskie kuratorium oświaty nie odniosły się do sprawy. Wyborcza wspomina również o innej interwencji tego organu w tej samej szkole. Zgodnie z relacją jednej z matek uczennic, poprzednim razem oberwało się tęczowej parasolce. Tym razem przez nieporozumienie. Chodziło o program Erasmus. Rodzic i kuratorium stwierdzili, że chodzi o środowisko LGBT. Parasolka zniknęła. No, a jakby pan, nie wiem, czy pan ma dziecko, to pan by chciał, żeby pana dziecko się bawiło w takie rzeczy? Moje się nie bawi. Szkoda, że na tych wszystkich szarpaninach rodziców z kuratorium cierpią przede wszystkim dzieci, które zostały zwyczajnie oszukane. No bo ile czasu poświęcały na tę imprezę, ile rozmów ze znajomymi ze szkoły, jak bardzo ważne takie imprezy integracyjne są właśnie dla tych najmłodszych, dla których są przygotowywane, a tutaj nagle przychodzi jakiś czarnek, nagle przychodzi jakiś jeden rodzic, któremu to nie odpowiada ze względów ideologicznych, no i zamiast po prostu nie puścić na to swojego dziecka, składa skargę do kuratorium, które teraz jest pod Czarnkiem, a Czarnek oczywiście jest antyhalloweenowy i antyzachodni, więc to wszystko klepią. Dlaczego? Dlaczego tak robić? Jakby nie można było, żyjemy w takim globalnym społeczeństwie, jasne, możemy, a nawet powinniśmy promować własne tradycje, własne wersje różnych celebracji, ale promować, a nie zakazywać. Jeśli ktoś uważa, że nasze jest lepsze, okej, ma do tego prawo, niech spróbuje do tego przekonać innych, ale nie zmusić, bo w ten sposób te dzieci tylko te polskie tradycje znienawidzą do jasnej cholery. To nie jest tak, że nagle je pokochają i okej, nie możemy tego robić, robimy to. To, co jest zakazane, jest dużo bardziej aprobowane przez ludzi. To samo mamy chociażby teraz z antidotum. A co Polacy w ogóle myślą o Halloween? Czy spędzają je tak jak na zachodzie? Czy mają swoje własne sposoby celebracji? No cóż, zapytaliśmy się ich właśnie o to na kanale Co mówią z sondami ulicznymi. Wypuściliśmy właśnie godzinę temu dokładnie najnowszą sondę, do której link macie oczywiście tutaj, a tutaj mały fragment. Imprezy? No tak, tematyczne. A, czy uważasz, że jakby był zakaz, to byłaby taka, to byłoby, znaczy, byłby ślad ingerencji kościoła? Tak. Że tam się, no, malujesz tak i tak za tego umarlaka? No, że nie maluję, bardziej po prostu tak w jakimś humorystyczny sposób się przebieram. Chodzę. Chodzisz? Chodzisz na te imprezy wszystkie? No chodzę. Tak? Przebieram się, tak. Przebierasz się, malujesz się? No tak. No ale za jakiegoś takiego, w sensie umarlaka, diabła, coś takiego, tak? To zależy, ja zawsze staram też kreatywnego pomyśleć. Ale nie uważasz, że to jest takie trochę dla dzieci? Niektórzy mówią, że to takie dla dzieci, głupkowate, takie amerykańskie. Także zapraszam Was bardzo serdecznie właśnie na tę sondę uliczną. Dowiecie się, jak Polacy świętują Halloween, czy w ogóle świętują, no i co uważają o jego zakazie, a tymczasem standardowo drętwy suchar. Po czym drapie się nauczyciel? Po dzwonku. A po czym nauczycielka? Po przerwie. Tego skoro mam od Marcina Paćko, za co dostajesz od nas złotą przerwę. A jeśli ty chcesz dostać złotą statuetkę, wbijaj koniecznie na nasz kanał Suchary z Sucharami i tam w komentarzach pisz swoje własne propozycje. Tymczasem raz jeszcze zapraszam serdecznie na nasz kanał z sondami ulicznymi, co mówią. Tutaj zaraz wyświetlą ci się linki. Linki masz w opisie i przypiętym komentarzu. No i rzecz jasna, na koniec zamiast napisów końcowych jeszcze poleci fragmencik tego odcinka. Trzymajcie się ciepło i widzimy się na kanale Co mówią. To tam piszcie, co myślicie o Halloween. Heja! Było ważne, dziś straciło sens. Te
teraz szukam w moich myślach naszych wspólnych miejsc.